W wernisażu wzięli udział laureaci ogólnopolskiego Biennale Plastyki Dąbrowa Górnicza 2012. Oczywiście nie wszyscy, przede wszystkim ci artyści, którzy związani są z naszym regionem. Było nas kilkoro wyróżnionych właśnie, związanych z Wieluniem, i żeby ludzi właśnie związanych z Wieluniem, czy mieszkających w Wieluniu, czy pochodzących z Wielunia, zaprezentować tutaj w galerii. Ja bardzo chętnie się, że tak powiem, przychyliłem do tej propozycji. Dzięki temu właśnie ta wystawa zaistniała i dzięki temu można oglądać. Co prawda, mówię, to jest skromniuteńki bardzo wycinek z tego Biennale, które się odbyło w Dąbrowie Górniczej. To jest tylko właśnie wycinek, który dotyczy nas, czyli Wielunian albo ludzi, którzy już może w Wieluniu nie mieszkają, ale pochodzą i są, że tak powiem, cały czas z tą ziemią związani. Z okazji wystawy do Wielunia przyjechał artysta plastyk Wacław Kubski, prezes Związku Plastyków Artystów Rzeczpospolitej Polskiej. Artyści biorący udział w Biennale i obecni na wystawie otrzymali z jego rąk specjalne podziękowania. Drogi kolego, mogę cię przywitać serdecznie. O, matko, będzie podało. Przecież ty nie pamiętasz? Na plenerze w kamionie, jak byliśmy razem? To ile to lat było? Nie tylko kamion. Spotkania się rodzą też u pani dyrektor koleczkowej. Teraz... A, jaki ładny kolorowy. Bardzo ładny. Nie przyznajesz, ja jestem autorem tego dyplomu. No, no wiem, komu możesz pogratulować. Uli Lewandowskiej-Zaleskiej lub Dariuszowi Zaleskiemu. Tekst jest taki, że za uzyskanie wyróżnienia w ogólnopolskim Biennale Plastyki Dąbrowa Górnicza 2015 gratulacjami w Polsce i na świecie. O. Do końca świata jeden dzień dłużej. Profesor Leon Maciej, nie jest ci znany, czy znasz? Nie, jeszcze nie mam znajomości wśród profesorów. No. Ekspozycja w zasadzie powinna być inauguracją nowego sezonu artystycznego w galerii, ale czy będzie, to się okaże, bowiem jej szef ma coraz mniej środków na jej utrzymanie i choć artyści zrzeszeni wokół galerii poprzez swoją twórczość promują miasto i powiat, to władze nie wspierają jej finansowo. Nie mam od nikogo nic. Utrzymuję tę galerię za swoje i tylko... swoimi siłami. W związku z tym, proszę Państwa, nie stać mnie na to, żeby transportować obrazy ze świata, przywozić. Jeśli ktoś zechce przywieźć, proszę bardzo. Ja to mówię publicznie, bo po prostu może ktoś się obudzi i mi pomoże. Co prawda, to jest 12 lat liczyłem na tą pomoc, do tej pory się jakoś nie doliczyłem pomocy, także i nie doczekałem. Także to tak jest. Przepraszam, bo to jest może nie miejsce, ale mówię, chciałbym otworzyć niektórym oczy na to, że jednak robię promocję miastu, bo jest to promocja, jakby nie było. W części artystycznej spotkania wystąpił młody wokalista Maciej Kubski. Jasne.